Do klasy Dagmary chodzi 28 uczniów. 21 z nich jeździ do szkoły autobusem. Jaki procent uczniów z klasy Dagmary jeździ do szkoły autobusem? Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie najpierw sami odpowiedzieć na to pytanie. No to po kolei. Spróbujmy przedstawić to zadanie w formie graficznej za pomocą podwójnej osi liczbowej. Tu jest 0. Tu jest 28, czyli liczba uczniów w klasie Dagmary. Na drugiej osi liczbowej zaznaczę te same punkty, ale opiszemy je liczbami w procentach. 0 to 0% liczby uczniów w klasie, 28 uczniów to 100% uczniów w klasie Dagmary. Wiemy, że 21 z nich jeździ do szkoły autobusem. 21 na górnej osi liczbowej to mniej więcej tutaj. I teraz na dolnej osi liczbowej musimy określić, jaki to procent całkowitej liczby uczniów. Jeden ze sposobów może być taki, że pytamy, jaką częścią 28 jest liczba 21. 21, jaki to ułamek 28? Jest to 21 28. Możemy skrócić. Możemy podzielić licznik i mianownik przez 7. Obydwie te liczby są podzielne przez 7, są wielokrotnościami 7. 21 podzielone przez 7 to 3, 28 podzielone przez 7 to 4, czyli 21 to 3 czwarte z 28. Podzielmy w takim razie odcinek od 0 do 28 na czwarte części. Tutaj połowa, 2 czwarte, tutaj. 1 czwarta. Odcinek od 0 do 28 podzieliliśmy na 4 równe części, i 21 to 1, 2, 3 z tych 4, 3 czwarte. Jeżeli 21 to 3 czwarte z 28, to obojętnie jaka tutaj będzie liczba w procentach, będzie musiało to również być 3 czwarte odcinka od 0 do 100%. Podzielmy również ten odcinek na czwarte części: 1 czwarta ze 100% to 25%, 2 czwarte ze 100% to 50%, 3 czwarte ze 100% to 75%. Jaki procent uczniów z klasy Dagmary jeździ do szkoły autobusem? 75%.